Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla. Ostrzeżenie, oblężenie Paryża. Słuchajcie, w tym odcinku mamy zadanie bojowe, aby przygotować się do oblężenia i zaakceptowaliśmy parę zadań. W związku z tym wypadałoby się teraz nimi zająć i może pójdziemy sobie po kolei od góry z tymi zadaniami. Pierwsze mamy stosunkowo blisko, ale pytanie, czy mamy tam jakąś sensowną, szybką podróż? Czy niespecjalnie? No i powiem tak, szybkiej podróży może nie mamy za bardzo. To jest też na tyle blisko, że da radę bez spokojnie to zrobić tak bez większego problemu. Pójdziemy sobie od góry, oczywiście, jak już sygnalizowałem, jeżeli chodzi o kolejność wykonywania zadań, także myślę, że nie będzie to miało specjalnie dużego znaczenia. O, fajnie, mamy łódkę dla siebie. Chciałem tutaj wskoczyć, wiecie, na tą łódkę z tego padu, ale no niestety nie udało się. I pytanie też, moi drodzy, do was. Jaki był wasz ulubiony środek przemieszczania się, jeżeli chodzi właśnie o Valhallę? Komentarze są wasze. Jeszcze sobie zobaczę na mapce, jak to u nas wygląda, jeżeli chodzi o tą misję. Dobra, to jeszcze możemy podpłynąć trochę wzdłuż linii brzegowej. Też powinno być spoko. Teraz tędy. No i tu już możemy w sumie robić desant. Taki Eivor. No i tutaj widzę, że trochę tych bogactw jednak będzie. Jednakże najpierw zajmijmy się spotkaniem z Siegfriedem. I mam nadzieję, że paru planków uda nam się przetrzepać tutaj, zanim zaczniemy się z nimi potykać. Cokolwiek? No tu niezbyt. Szkoda. Ale tyle dobrego, że do naszego kolegi specjalnie daleko nie ma. Czy powinno to być a spokojnie ogarnięte. Tylko kwestia tego, gdzie dokładnie jest Siegfried. I boję się przypadkiem, żebym nie szedł na niewłaściwy znacznik. No jednak dobrze, idziemy, dobra. Potem to mogę wejść? Jeszcze jak? Ani chybi musiał. Dobra, czyli do góry. I pytanie, czy ja tędy będę w stanie wyjść? Będę musiał ekstra przechodzić z wewnątrz budynku, ale chyba tędy na spokojnie da radę. Teraz Eivor zmieni stronę, którą idzie. Oho. No, tutaj widać, że nasz kolega się nie cackał. I szczerze, no, raczej takiego widoku można się było spodziewać. Teraz będzie cutscenka, moi drodzy. Już mamy. There, that workshop. The perfect place for our catapults. An army of wooden giants to bring down the walls. Those Franks, what are they doing? Ah, they slay another of their own today. For what? Who can say? If a man prays to the wrong god, sleeps with the wrong woman, follows the wrong king, by Frankish law, that man dies. Among the Saxons, it is much the same. Aye, but the Saxons are fewer. They are divided, and they fight both us and the Celts. These Franks, though, united under a great king. It would be like unleashing Fenrir the Wolf upon the world.
We are God's priest, and we are good. But if thou do that which is evil, fear, for we beareth not the sword in vain. Who are those two? I've seen that warrior priest with Count Odo before. Goslin and Ebbles, warriors and brothers. One leads the priests of Paris, the other the Frankish armies. For we are God's priest. Avengers to execute wrath upon him that doeth evil. Wherefore ye must... Brother, you talk too much! Come on, let us go take that workshop now. Quite a show they put on. We'll have to fight those Franks soon. True, but today is not that day. My men are ready. Come. Let's take some ground for the catapults. Ale... I'll never give my warriors a shameful death like that. Ale egzekucja była szybka. I've met rotten rulers in many lands. Jakby nie było. You speak true, Siegfried. The Franks have no monopoly on wickedness. Almost there. Now, let us travel light and stick to the rooftops. Siegfried Skullbreaker is here. Come, man! Cały nasi. Take this workshop and make it our own! We scouted the place. They keep and the sightlines. A perfect place for our catapults to hurl stones upon that cursed town. A już to przeklęte miasto. Nie przesadzajmy może. I never took you for a rooftop runner, Siegfried. I am no goat-footed climber like you, but I hold my own on cliffs and walls. A widać, że swoje z kwiat potrafi, tak? Attack! Vengeance or death! A new catapult are eager for battle. The crack of wood and stone, the sound of victory, and vengeance. Aha. Jak się będzie zakryt? No się może te jagódki, znaczy malinki. Remember Braki Stopu Trost? I atakujmy ich. Od razu. Tego odepnij. Świetnie. Ręka po raz pierwszy. Tu po raz drugi. Doskonale. Tu będzie ręka po raz trzeci. Jest. Dobra, to było fajne. A my chorążego do wyjaśnienia, to może zrobimy w ten sposób. Zatrzymuj, nie rozwaliliśmy, co oczywiste, ale... Dopiero napsuliśmy. Mimo wszystko. Dobra, chorąży, nie przeszkadzaj mi, tak? W sumie, jak tylko tutaj podciągnąć... A zobaczmy, czy tu to w ogóle coś nam da. Chyba trochę ograniczyło widoczność przeciwnikom, więc jak na moje profit. Gdzie oni są? Tutaj ktoś jest. Raczej był. No to co, to koniec do Polki. No i znowu chorąży, no świetnie. Nie powiem, uwielbiam, tak? No już, zdychaj, tak. Chciałem tą strzałę puścić przez ogień, żeby się zapalili. Ale widzę, że raczej nie jest to możliwe. Nadał stópkę. To jest już sukces. No i męcz tego typa. Miało Eivor. Doskonale. A w masę oddamy za chwilę. I co jest ta scenka? Great victory. The gods smiled upon this day. Indeed.
This gives us another place where our catapults can smash down their walls. Eivor, know you the fate of Vidar Odinson? The god of vengeance, who fights beside his father in the battle at the end of days. Yes, Vidar avenges him. Vidar twists the great wolf's neck with his bare hands, then stabs the beast through the belly. So say the Nornir. Days like today, I walk in the shoes of Vidar, avenging my brother. Other days, there is nothing. We will bring those walls down on Odo's head, and I will avenge my brother. It is good. We shall meet back in camp when all is ready, Siegfried. Dobra, ja to mam z głowy, słuchajcie, przy okazji dajmy awans Eivorowi. Mamy za wykupienie jeszcze jedną umiejkę tutaj, po tej czerwonej stronie. I to jest zdolność, świetnie. I sygnalizowałem, że pójdziemy w niebieskie w związku z tym, jak najbardziej się tym oczywiście teraz zdajmy. Mamy tu do wykupienia instynkt przetrwania, więc to jest już z głowy. No to mogą być, słuchajcie, jeszcze umiejętności z Irlandii, z tego co kojarzę, ale... w tym momencie będę mniejsza o to, a przy okazji... zadania... i które mamy kolejne... ukryta słabość. Dobra, lecimy z tym. Też będzie stosunkowo blisko, ale będziemy musieli trochę się tutaj pobawić, żeby wszystko oczywiście poszło stosunkowo gładko. Wynosz się, Eivor. I ciekawe, czy po tym muszę mogę się wspiąć. Doskonale, daję radę. Nie miałem pewności, czy to nie będzie dla niego zbyt ślisko, ale... widać, że jest dobrze. Tylko pytanie, jak skusić Eivora, żeby... przeskoczył i chwycił się innego pala. Nie wiadomo. Najwyżej przebijemy się siłą. Odtędy tak raczej średnio to widzę. Niestety. Tędy też nic, ale musimy w tym momencie tu przejść. I brama jest zamknięta raczej, co? Go away. Cicho. Ja zdam go away. Nie będziesz mówić, jak mam żyć, tak? No. To jeszcze ciągnie dziadyga. A dostał w łeb. No. Będę tobie mówić, co mam robić, jak mam żyć. Cię nie godzi. A, dobra, bo tu jest teren całkowicie, widzę, że... broniony, więc musimy to jakoś ominąć. I tam przebiec. Dobra, więc tędy to zrobimy. Dobrze było tą mapkę spojrzeć jednak. Jednakże no musimy tutaj swoje parę metrów jeszcze przebyć niestety. Nie jestem specjalnie fanem takich rozwiązań, ale... mówi się trudno. Kawałek myślę, że mogę się przemęczyć, tak jakby nie było. I jest wielka palisada orków z Gothica 2 czy coś. Gdzie... potencjalnie możemy iść sobie całą mapę i w ogóle nie będzie przejść, tylko to jest stosunkowo mała wysepka, którą można łatwo okrążyć, więc nie ma czym się przejmować, tak? Stawmy sprawę jasno. Ale chwila,
To mi za to, że ten dobiegam. Teoretycznie nic, a praktycznie... A praktycznie będę prawie już na dobrej drodze, czyli będę mógł sobie na spokojnie przebiec przez most tutejszy i udać się do kochanki Toki. Znaczy to było jedno razowo, czy niekoniecznie razowo, to już no... Pozostawmy niedopowiedzone, może dokładniej. To być może ustał Eivor usłyszał to, co uznano za słuszne, by powiedzieć. A rzeczywistość może być jeszcze nieco inna. Niemniej jednak zdobądźmy ten naszyjnik dla naszej koleżanki. A tutaj zauważcie też, że jest taki dość stosunkowo częsty motyw w RPG-ach, że o ktoś stracił jakiś element biżuterii, czy to jest pierścień, naszyjnik, o jakichś tam właściwościach i trzeba odzyskać. Tutaj oczywiście nie wiemy, czy są jakieś magiczne właściwości tego, co Toka utraciła, ale oczywiście można to śmiało wątpić, tak? O nie, podąży jeszcze. Dobra, jedziesz. No tu widzę, że co doka ich jest. Pytanie, trzeba tak mi się bawić, chłopaki. Dobra, to żołnierze mnie jesteś, spoko. Tobie odpuszczam. No tu widzę, no... Krabacenie kuszników, piękne. Jest gęsto od nich. Tak, no prawdziwe gęsto. Jedziesz, Eivor, jedziesz. Śmiało. Masz dużo żyćka. Latrzenia też masz dużo. Dasz panie radę. Jasne. Nie przeginaj, nie jest tak ciężko. Świetnie. A i co, i to tyle? Jeden heal zażyty i po zabawie? Trochę czuję się rozczarowany, nie powiem. Po raz pierwszy. I po raz drugi. No to jeszcze będzie po raz trzeci, bo widzę, że muszę. Tu jeszcze jakiś został melepeta. I drugi na koniu. No ale... Takie przeszkody to nie przeszkody. A, zagapiłem się i tego pikiniera nie zauważyłem. No nic, zdarza się. Kościu, no zostaw już tą gadę, ona ci nic nie da. Gdzie już mówiłem. Dobra, tutaj. I do tej kochanki lecimy. Jakoś tędy. I zaraz będzie dobrze. Założymy sobie beretkę. Mamy być anonimowi. I ruszajmy we właściwe miejsce. Teraz, żeby znaleźć Norwyn, Breton smuggler Toka nam powiedział. Jeśli jest weakness to the island, she... Coś tam na pewno jest. Kopytanie brzmi co? Breton smuggler Toka told us about. If there's a weakness to the island, she will know it. A ty kto? Pardon, friend. Did I hear you speak of a smuggler named Norwyn? I did. That damn thief promised a jug of wine to guard her warehouse. Oh, and where is her warehouse? It's over to the east somewhere. Got a plague cross painted on it. Thank you, my friend. Perhaps you should sleep it off before going back on guard duty. All right. Good idea. Aj, Eivor, ty cwaniaczku. Dobra, gdzie jest ten konkretny budynek? Ma być jakiś krzyż namalowany.
Dobra. Znajdziemy sobie. Dobra, już, nie narzekaj na wino, że nie dostałeś. To za smaczniki. Food, herbs, healing wraps. I wonder who these are meant for. Arrowheads, whetstones, smuggled goods meant for the Ile de la Cité. The smuggler must know the island well. Czyli wyspa miejska, tak? Aha, tego w ogóle póki co nie duszę. A przynajmniej nie w ten sposób. Potrzeba winnych. Tędy też tak niezbyt, a górą. Niekoniecznie, ale tędy. A, tu już byliśmy, dobra, nieważne. Jak to sobie siadostwo otworzyć? A, zobaczcie. Oto jest tak zwana miękka skrzynia, którą musimy na spokojnie rozwalić. I to sobie przesuniemy teraz. Dobra. Jakieś kwity mamy. Saint-Julien. Dobra, to idziemy do Saint-Julien. Nie ma problemu, to jest pytanie, gdzie jest ten kościółek. To musi być to. Dobrze, że puściłem sobie Sunina, bo tak bym jeszcze prawdopodobnie mógł tam gdzieś pokrążyć. Tak to od razu do rzeczy przystąpimy. Dlaczego płaczesz? Bo nic się nie stało. Chyba, że płaczesz, bo nie masz subskrypcji. To ma to sens. Peace I leave with you, my peace I give unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. A heathen monster bearing weapons on our holy ground! A trusted friend. Good people, do not break the peace of our church. Who can trust a pagan diable? How many have you killed, fiend? Friends, remember. When the good Samaritan saw the beaten man, he had compassion and bound his wounds. You keep busy, Queen. Someone must tend to those who fall in battle. Plague did this, not war. War breeds plague, Eivor. I am not yet ready to return to Charles, if that is what brings you here. No. I seek a Breton who resides in this ward. Name of Norman. I know her! A freelance thief. A disreputable woman. Although not without talents. To those who can pay. They say she can smuggle goods and messages over walls and past guards. Yes. So why do you seek this woman's help? I have urged the truce on all sides. Without success. But I can still try. But Siegfried the Frankiller leads this army, not you. He inflicts his vengeance upon us, town by town. Because the Franks killed his brother. How many Northmen must die so Siegfried can avenge one man? Should his niece die too? Should you? I cannot stop entire armies. Only urge reason and truce on all sides. I do what I can. You did save my life. I must take that first step and trust you, my good Samaritan. Thank you, Queen. I'm in your debt. I mean that. So, where is this Breton? Alas, I do not know. She visits from time to time. I know! I know the way to Norwin's hideout. Please, let me show Eivor! From the mouths of babes. Very well. But hurry back, little bear.
Not so fast, little prince. This place is not safe. Jednakże, moi drodzy, za Bernardem pójdziemy sobie w odcinku kolejnym. W tym odcinku udało nam się powoli zacząć szykować podwaliny pod oblężenie i mam nadzieję, że pójdzie to nam naprawdę stosunkowo sprawnie. Także tak, bardzo wam dziękuję za uwagę. To dla was. Zachęcam was do pozostawienia łapki w górę, komentowania, subskrybowania i klikania do opisu odcinka. Tam macie link na mój kanał Discord oraz Twitch. Trzymajcie się, pa pa!